Sorry, Robert, jesteś? Kurde, no. Gdzie ty stałeś? Ja. Kurde, na deskach, proszę państwa. Excuse me, do you speak English? No. No? No. This is the Warsaw? No. No? No. Na tym kanale zobaczysz pranki, sport, fotowoltaikę, różne wywiady, a przede wszystkim mnie, Roberta Pisulę. I moje życie. Mieszkam niedaleko Gliwic, dlatego wiele filmików czy lotów dronem są właśnie w tym mieście. Właśnie widzicie najstarszą drewnianą konstrukcję radiową i panoramę Gliwic. Tutaj mamy właśnie noc. I przejdźmy do mnie. Urodziłem się 4 kwietnia 1987 roku w Gliwicach. Zawsze lubiałem nadmierną prędkość, Need for Speeda, nie przerażało mnie to w ogóle. Uwielbiam zdrową rywalizację sportową, mogę wygrywać, przegrywać, niezmiernie mnie to bawi. Jestem zawsze filozofem, rozmyślam, rozkładam wszystko na czynniki pierwsze, uwielbiam gry. Wideo, nie da się tego ukryć. Mam duży dystans do siebie, potrafię się powygłupiać, zrobić coś śmiesznego. Kocham motoryzację, motory miałem nie jedynego w swoim życiu i nieraz szczeliłem jakąś glebę. Pomysły zawsze były zacne, ale wiecie jak to bywa, wykonanie już różne i różnie to wychodziło. Swoje geny zawdzięczam rodzicom, też zabawnym i pomysłowym, nie da się tego ukryć. Od zawsze lubiłem historię i pracowałem za granicą, bo jak mi to mama mówiła, jeśli coś chcesz, to musisz na to zarobić. Tam też szybko zrozumiałem, że muszę być silny fizycznie i zacząłem trenować. Już 2 lata miałem dość fajną figurę, jak tu widać. Niestety po 18 roku życia doznałem zapalenia mięśnia sercowego i zawał, ale co nie powstrzymało mnie, żeby dalej pracować nad sobą i mieć taką sylwetkę, jaką dzisiaj posiadam po 3 latach. Tu widzicie, nawet byłem na studiach. Serdecznie pozdrawiam tą całą ekipę. Niesamowici sportowcy, wiele się tam nauczyłem. Zebrałem wiele przydatnych umiejętności i informacji. Od dziecka lubię sport. Tenis stołowy, jedna z moich głównych dyscyplin. Powiem wam, że próbowałem modelingu. I zawsze chciałem spróbować boks. Tylko nie miałem albo pieniędzy, albo odwagi. W końcu wieku 29 lat zebrałem ekipę i zaczęliśmy sparować. Co jak widzicie, okazało się fatalnym dla mojej twarzy. Możecie podziwiać moje rany, ale nic wielkiego się nie stało. Ale krew zawsze grubo się lała. Parę razy w życiu chciałem zrobić masę. Tu widzimy, ponad 90 kg ważyłem. No i tu jedna moja z lepszych redukcji dzięki boksowi, co musiałem zejść poniżej 75 kg. Dzięki właśnie Carbo Gliwice i tej ekipie i tych ludziom, których tam poznałem. Mam wiele pasji, jedną z nich jest kręcenie filmów na zlecenie. Mam też drobne studio masażu, serdecznie zapraszam. W życiu poznałem wiele kobiet, które naprawdę dużo mnie nauczyły, ale na nieszczęście żadna ze mną nie wytrzymała i do tej pory jestem sam. Może to się kiedyś zmieni. Poznałem również wielu ludzi, bardzo sympatycznych na swojej drodze życiowej. Niektórymi dotrzymuję kontakty do dziś. Pozdrawiam właśnie grupę z Anglii, której spędziłem tam 4 lata w domu starców. Uwielbiam sushi, to jest chyba moja najlepsza potrawa. Zwiedziłem parę zakątków w życiu. Nawet tych takich nocnych. Morsowałem, by poprawić swój stan zdrowia i odporność. Wygłupy, tańce brzucha nie są mi obce. I choć słabe mam umiejętności, to wszystko udało mi się osiągnąć, bo nie bałem się wygłupiać, nie bałem się tego, co powiedzą ludzie. I na szczęście też wypadków i porażek też się nie boję, bo fajnie wstaję po nich, dobrze słucham ludzi, innych rad. To wszystko analizuję i próbuję być coraz lepszy w tym, co robię. Dzięki temu przeżyłem niejedną przygodę u nas czy za granicami. Polecam wam to. Nie bójcie się życia, stawiajcie mu czoło, a będziecie mieli niejedną fajną historię do opowiedzenia. Byłem nawet w Tajlandii na ulicy Patong nocą. Tu wam pokażę, jak wyglądają te klimaty nocne i jak wygląda życie dorosłych. No, to jest taki Disneyland dla dorosłych. No, nie polecam tego,
ale wiadomo, każdy lubi to, co lubi. Warto niekiedy coś zobaczyć i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Na kanale również zobaczycie moją fotoinstalację, jak ona pracuje, czy to jest opłacalne. Spodziewam się też w czerwcu pompy powietrznej i zobaczymy też, jak ona się sprawdzi przy kaloryferach. Niestety nie mam ogrzewania podłogowego, tak więc serwus, trzymajcie się, pozdrawiam Was, sympatyczny człowiek z małej wioski w Polsce.